Bory dotyczące plików, cookie i reklam. Bridge wykorzystuje dane osobowe zebrane w naszych usługach, takie jak odwiedziny strony za pośrednictwem plików, cookie i innych identyfikatorów urządzeń, aby generować personalizowane treści, zapamiętywać preferencje użytkowników oraz analizować wykorzystanie w celu ulepszania produktów i mierzenia skuteczności kampanii mających pozyskać nowych użytkowników. Przysięgam, jeżeli ktokolwiek to czyta, tak nieironicznie wszystko, to powinszuję. Przez kim, czemu mi się to pojawia tyle razy? Tyle razy już akceptowałem te ciasteczka, czemu oni chcą, że to robię za każdym razem? Tak, będę grał z save assistami. O, nie jestem casualem, przepraszam. Najgorzej. Znaczy, najgorsze jest to, że sam jeszcze nie jestem pewien, co ja dokładnie chcę robić, bo myślę o dobieniu tego na przynajmniej aranki, żeby dostawać skille, ale jednocześnie nie jestem pewien, czy moje umiejętności w tej chwili na to pozwolą bez powtarzania etapów po 15 razy. A ja zobaczę, jak to wyjdzie w planie, jak jest. Ale na razie zacznijmy sobie, biorąc pod uwagę, że i tak czeka nas 3 godziny na kacenkę intro. I tak pisałem, trzeba gość na mnie oczywiście, żeby nie było, ale... Ktoś to wpływa na golemy. Najbardziej mnie zawsze przeraża to, że tych kastanów jeszcze nie da w żaden sposób przyspieszać. Nie jestem pewien, czy da się je skipnąć. Wydaje mi się, że tak, ale skipować ich jak tak o całych nie chcę. Nasza bohaterska CL dociera do tego jednego ważnego miejsca. Podczas gdy każdy jeden się poświęca w jej imieniu. Jest i zero. To musi być zero. Każdy, kto grał w Mega Man X, kompletnie go tutaj nie pozna. Biorąc pod uwagę mocną zmianę designu. Cześć, Sebastian, witam, witam. Powiedziałbym, że gadanie to darmowa akcja, ale w tej chwili ewidentnie gadanie nie jest darmową akcją, bo jak to spróbowali sobie chwilę pogadać przy zerze, to zostali dogonieni przez pościg. Wyobraźcie sobie, że można by po prostu kłusnąć albo coś. Musisz mnie poświęcić, Tyl, bo inaczej sama umrzesz. Ktoś i tak musi tu umrzeć. Nie zróbmy tak, żebyśmy byli to oboje. Nie. Tak naprawdę to tak, bo to oznacza, że zero stanie. Zero został wskrzeszony, ale tak naprawdę nie potrafi nic mówić. Chcę zdecydować o później Tina, wywala mi drogę, chcę samą reklamę, a później tylko się O, Jesus! Dobra, muszę sobie przede wszystkim zmienić konsolki, tyle jestem pewien w tej chwili. Bo kojarzę, że domyślne konsolki mi bardzo nie pasowały. Czyli tak, w tej chwili skok chcę mieć tu. Main weapon chcę mieć tu, sub weapon chcę mieć tu, dash chcę mieć tu. To jest ok. U mnie zawsze jest type B na ataku. Jak wygląda type B? Main weapon B, skok na A. Da. A, Boże, na ataku. Tak. No, u mnie nie wyobrażam sobie, żeby leciało jakkolwiek inaczej. Zawsze zapominam o tym, że domyślnie jest type A.
I próbuję używać subwepona i takie, czekaj, czemu mi nie wchodzi, czemu mi nie wchodzi, o cholerę ci chodzi, czemu mi nie wchodzi. Nie, wydaje mi się, że po prostu wciskanie przycisku R jest dużo normalniejsze i wygodniejsze, aniżeli przytrzymywanie go jako subwepona. Nie rozumiem tego, ale wiesz, jeżeli komuś tak wygodnie, jest spoko. Na pewno nie dla mnie. A, dobra, teraz pytanie za 100 punktów. Czy ja pamiętam się gra w tego? Robiłem sobie niedawno jakieś takie... nawet nie powiem, że przejście, bo odpaliłem Mega Man Zero na chwilę, żeby przypomnieć sobie, jak to gra się gra i mam wrażenie, że bardzo mocno przeceniałem to, jak silny jest Zero na początku. A tak jak też wcześniej mówiłem, nie powiem, że będę robił SNK. Oczywiście, jeżeli mi się będzie udawało, to będzie super i fajnie. Ale chciałbym przynajmniej się trzymać A, żeby dostawać skille. Bo od jedynki się skille dostawało za A lub wyżej, right? To nie jest tak, że to dopiero gdzieś tam od dwójki czy dalej było. Cześć, Tate, witam. Więc o ile nie będzie mi szło, w jedynce nie było... W jedynce nie było skille. Czyli mówicie, że w jedynce ranki nie powinny mnie kompletnie obchodzić? O. to psuje moje plany. O, ale to znaczy, że mogę mieć dużo bardziej wyjebane i po prostu sobie przechodzić na spokojnie i zbierać rzeczy. Bo powiem szczerze, jak grałem w Mega Many... O, dobrze się zaczyna. Jak grałem w Mega Man Zero, to pej nigdy nie chciało mi się zbierać wszystkich rzeczy trochę. O, save asysty, o, gratko lekko za cicho. Dobra, podgłoszę ją w tych streamapsach. Czy teraz jest ok? To ważne pytanie. Bo... inaczej gra może dla mnie być za głośna, to też jest mi bardzo nie na rękę. Dobra. O tak. Button mashing najlepiej. Dla mnie jest okej, dobra. To o tyle dobrze. Jezu, przestań ci! Czy ja mogę... mogę cokolwiek zrobić, jak... przeciwnik jest tak wysoko? O, chyba nie. Doskonale. Ale będzie chujował Sena za tę misję. O mój Boże. Ciel parę razy obrywała, ja obrywam. Ja nie mam jeszcze ładowalnego Bustera. Żyć nie umierać. Bo nie, osoby pona Sabera jeszcze nie. Cześć, Patko, witam. To jest strasznie dziwne uczucie, kiedy na początek jedyne co można robić to ten... co maszować Buster. Zwłaszcza w grze, która jest nas dość już na odności broni. Mógłbym przysiąc, że na, od samego początku ma się przynajmniej ładowalny Buster. Że nawet jeżeli się nie ma tego... Sabera, kiedy dostaje się później, to że przynajmniej można ładować Buster. O, nie możesz zadawać mu obrażeń, o, oh, no. Tak, kurde. Tak. Czy mogłem nie umrzeć na pierwszym bossie? Bo byłaby wtopa? Dobra. I przy okazji, czy mógłbym nie zabić Ciel? Nie, goddammit. Jest na dobrej drodze, żeby napadł umrzeć na pierwszym bossie. Nie mam też... I swear, jeżeli to mi zada obrażenia. To mi zada obrażenia, prawda? Ha! I hate this game. Ow. Wow, czuję się oszukany z tą kastenką. To będzie paskudna ręka, coś czuję. Jak udało ci się zniszczyć tego golema?
Czy to dlatego, że użyłeś najsłabszej broni całej historii serii? O, moja ręka tak mnie boli. O. Prawdopodobnie zero w tej chwili. Czy to będzie C-rank, czy to będzie coś gorszego? Możemy wcisnąć się strzałkę w górę, żeby się tam serwerem przenieść. Chciałem, żeby. No, B. No, za dużo oberwałem. I zgaduję, że mocno mi punkty za misję poleciały przez to, że Sierra dość sporo obrywała w tym ode mnie. Baza ruchu oporu. Szukaliśmy cię, bo jesteś jako jedyny w stanie nas ratować. Jesteś legendarny Zero. X-y były 100 lat temu. X nas tutaj uratował, dając nam Cybera, ale o tym się nie mówi. Pogadaj ze mną, jak będziesz gotowy. Ja jestem gotowy. Chcę, żebyś zniszczył centrum, w którym zniszczył roboty. To też obywaj wszystko, ten kiedy pierwszy raz widziałem. Ja też pierwszy raz to widziałem. Najgorsze jest to, że ja tam nie czuję, że zrobiłem coś źle, bo przeskoczyłem za tego golema, żeby go uniknąć. I wydaje mi się, że to jest osobne, tylko kasenka się odpaliła w katastrofalnym momencie. Jasne. Zapiszemy sobie. Jeżeli dobrze pamiętam, to w 0-1 broni się levelowało przez używanie ich. I teraz nie wiem, czy chcę levelować tego. Przez używanie, przez zabijanie przeciwników nimi konkretnie. Czy to też od dwójki? Bo mam wrażenie, że naprawdę mocno jedynki nie pamiętam i które funkcje wchodziły dopiero później. I teraz nie jestem pewien, czy bardziej chcę levelować Sabera, czy. A propos rzeczy, mam wrażenie, że odrobinę przeceniam to, ile zadaje ten Cyber na początku. Tak, przez używanie. Doskonale. Bo zawsze mi się wydaje, że zadaje więcej niż w rzeczywistości wydaje. Nawet jeżeli część przeciwników zdejmuje na hita, to w tej toczącej się przeciwnikami zawsze myślę, że Cyber ich na hita ma. A w istocie tak nie jest. Elfik, apteczka. Nie wiem, czy tam jeszcze. Hold up. Nie wiem, czy tam po lewej jakiegoś elfa nie było przypadkiem. Nie. Miesza mi się. Iło. No tak. Używanie na przeciwników, to wiem. Czyli zasadzasz, ja bym paskudnie dzisiaj. Czy tu coś jest? Proszę, żeby tu coś było? Jest absolutnie nic. Mam wrażenie, że za szybko próbuję przejść tego. Albo po prostu bardzo intensywne skiszy występuje. Jak już mówiłem. Podoba mi się, że to pokazuje jako game over. Hold up. Wait a minute. Czemu to mnie tu aż cofnęło? Znaczy, żeby nie było, ja wiem, że mam włączony save assist, ale myślałem, że jak zrobiłem wcześniej zapis, to że nie cofnie aż tutaj. Interesujące. Może wczytaj. Nie no, słuchaj, to jest dobra metoda, żeby teraz lepszą rangę bić. Teraz inne kłamstwa. Wyobraźcie sobie, móc pomijać kacenki. Dobrze jest?
Hey Stranger, hey chat, nie kontynuujemy X8. Ostatnio skończyliśmy X8, a nie chciałem nabić NG+, wbrew propozycjom Sheena. Ciekawe, czy teraz dostanę lepszą ocenę za tę misję, czy to mi zajdzie jako game overa na niej. Śmiałbym się, jakby to mi zajdzie lepsza ocena w sumie. Łatwo? Ha! I się opłacało się. To wszystko było zamierzone. I przy okazji teraz pokażę wam, jak się Ashley gra w tę grę. A nie wypierdala się na każdym przeciwniku po kolei. A z innego kłamstwa, które sobie wymawiam. Nie, ale to nawet ten save point powinien... Okej, teraz na pewno go wcisnąłem. Tylko muszę zmienić te floty. Jak na tebie, to nie zauważyłem tego, ale nie ma problemu, nie ma problemu. Znaczy, ja się śmieję, że podchodząc do tej misji dwa drogi dostanę na pewno lepszą ocenę, ale jednocześnie pamiętam, co jest bossem w tej misji i jak katastrofalne problemy miałem z nim przy moim ostatnim podejściu. Więc nie spodziewam się absolutnie niczego dobrego. Ui, prosto w kolce! A, myślałem, że prosto w kolce wpadnę. A to po kolców. To jest checkpoint i chcę go zgrać. Ta apteczka tak kolciła przez chwilę, Jezu. Zaskoczę sobie tu, bo nie wiem po co. Przez to, jakie gry ostatnio grałem, kolci mnie, żeby eldashować. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to nie jest opcja, którą mam. Tu możesz farmić Sabera. No, domyślam się, a propos. You can now perform a double slash. Okej, czyli na razie mam tylko double slash, a nie triple slash. Na triple slash jeszcze przejdzie raz. Z tego co pamiętam, to double slash wciąż daje dość sporo. Tam coś jest i chyba nie mam możliwości, żeby do tego doskoczyć w tej chwili. Przynajmniej nie wygląda, żebym miał. Potem będzie spin, najważniejsza broń w zestawie każdego zero. Haha, gra mi sugeruje, że już mam charge'a. No dobra. Z Asek Falconem nie umiem walczyć, więc przygotujcie się na 15 wyjebek. Aztek Falcon to chyba najbrutalniejszy z pierwszych bossów w historii Mega Manu, teraz jak o tym myślę. Za pierwszym razem jest nieźle. Powiem tak, spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. I absolutnie nie będę narzekał. Bo głupie pytanie, czy timer za misję na jej czasie, dopóki nie wejdę do serwera, czy dopóki nie będzie mission complete? Bo zastanawiam się, czy jakbym tutaj chciał iść na przykład 5 minut, czy to minę, czy karę za czas. Panie! Wciąż A. Z czego większość punktów mam wrażenie, że mi obcięło za ile przeciwników zabitych? Patrz, nie, za damage pewnie, bo to chyba jest tak, że 20 za misję, 20 za kill time,
15 za przeciwników, 15 za damage, 15 za rytaj, 15 za elfy. Więc chyba 5 za damage. No i tak nieźle. Nie da jada. No ja mogę iść do serwo, od którego powinienem móc dostać brońki, tylko nie jestem pewien, czy już teraz. Czy... Może nigdy nie pamiętam, w której tej... W tej grze są które bronie. Jak to jest nazywać bronie w bardzo podobny sposób w każdej grze? A to raczej nie. Przynajmniej mogę się przejść zobaczyć, czy gdzieś dysków nie ma poukrywanych. Nie, żebym planował zbierać wszystkie. Jasne, pogadaj sobie. Byłem kiedyś popularny, jada, jada. Ani trochę. Ej, doskonale, dostaliśmy cyberelfa. I z tego co widziałem, pokazuje mi też, dostaje jakieś karty. Nie wiem, czy one się nie liczą jako takie pseudaczyki w tej grze. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. W ogóle, czy w Megamanie Zero dało się używać tych... jakichś upgrade'ów do HP bez kart za cyberelfa? Tak też sądziłem. No, wystarczy, że po prostu... nie będziesz obywał i będzie dobrze. A 250 kryształów, jasne. Okej, nie mam jeszcze 250 kryształów, ale jak będę miał, to będę mógł do niego skoczyć. Albo mi się wydaje, bo dosłownie nigdzie nie ma na razie tych. Nigdzie na razie nie ma dysków. A, wezmę sobie... Nie wezmę sobie, nie zapiszę, bo tego się nie robi w tam serwerach. Czyli chyba OCL bym musiał. Na samą górę, gdzie nie ma absolutnie nic. Śmiałbym się, jakby dało się tu umrzeć gdzieś. Wpadając w jakąś dziurę czy diabeł. Czy ja mogę dosłownie wyjść w te miejsca, gdzie miejsce są? Tak to trochę wygląda. Znaczy, nie wiem, czy gra mnie puści. Otóż to. Bo kojarzę, pustynia to jest miejsce, w którym rzeczywiście misja się odbywa. Więc na razie tam nie pójdziemy, ale tak pójść zobaczyć, co gdzie jest, już jak najbardziej. Gdzie są wszystkie moje dyski? Auto, co robisz w moim Mega Manie Zero? In Before dysków też nie było w Mega Manie 01. Przysięgam, tak źle pamiętam 01, że to jest bardzo dobry powód, żeby sobie ją odświeżyć. Naprawdę dopiero... Nie no, jebiesz mnie, że nawet w dwójce tego nie było. To mam lepsze pytanie, czy na tych przeciwnikach mogę sobie poparmić te levela, czy dopiero na misjach mi to zajęto? Pewnie tylko na misjach i nie ma tak dobrze.
Nie wiem, nigdy nie farmiłem. Ja farmię nie najbardziej kojarzę, że ludzie robili w dwójce w pierwszym etapie. A jednocześnie póki co nie widzę, żeby ten, żeby cokolwiek mi się nabijało, więc gaduję, że się nie da. Ale może jakieś krysztekce znajdę po drodze. To nie tak, że mnie to tylko wykosztuje. A zwiedzanie też nie jest złą rzeczą. Zastanawiam się, jak się tam dostać. Czy ja z tego mogę? O Boże, to mój ulubiony chill penguin. Boomer jump. A kurde. Jestem pewien, że ten skok się da zrobić, bo to jest skok typu Boomer Q-Rank i już raz tam prawie skoczyłem. O właśnie w ten sposób. A nie chcesz. A min mogę, ale kryształy. Ja bym podobał też kryształy wypełniać. Śmiałbym się, gdyby się okazało, że tutaj są kolce. O Boże, już myślałem, że ja tu nie wejdę. Daj mi wrócić do bady. No, patrzę, na razie chyba więcej nie skarnę. Więc pójdę sobie do celi i zobaczę, jakie mam misje do przerobienia. Bo boję na razie i tak widziałem, że nie dostanę, więc w sumie dobrze mogę. Process data, save data. Tak chcę napisać. Zacznij misję, zniszcz pociąg, znajdź szuflę, odzyskaj dane. Wszystko brzmi chujowo. Czy to był... To nie był ten co do tego, czy chuj wie to? Pantera? Ej? To w dwójce. Właśnie też kojarzyłem, że ten, że Pantera była w dwójce bardziej, dlatego miałem takie, że to nie, raczej nie to. Bong, 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 bong. To, że przeciwnicy wytrzymują jedno cięcie w powietrzu, zawsze mnie odominę. Prowadza zryt mu jakby... O Boże. Limitresowe, jak już wejdziesz w pociąg. Doskonale! Misje z limitresowymi to moje ulubione misje. Zwłaszcza, że i tak, jako tako, mamy limit czasowy na punkty. Dobra, co się z tobą robiło? Da się robiło. Au. Umierało się ewidentnie. Jezus. Trochę go nie doceniłem, jeżeli chodzi o jej zadawanych obrażeń. Plus, jeżeli chodzi o moje umiejętności dodżowania rzeczy. A propos pociąg. Cześć, droga, witam. Kliczę na ciebie, zero, mamy 3 minuty. Let's fucking go!
Jesus. Przestań być tak wytrzymały. A najlepiej to było, jakby ja mogę przestać robić głupie rzeczy, typu wpierdalanie się w przeciwników. Nie mogę też ich po prostu z daleka atakować tego, co widzę, więc muszę uważać na to, co robię. Pewnie jest jakaś efektywniejsza metoda walczenia z nimi niż to, co prezentuję. Tu na dół? A, to już boss. On miał coś z miataczem ognia, z tego co pamiętam. O Boże, kolce. O, mam zbin. Uważaj, żeby się w kolce nie pierdzielić. O Jezu, ten ogień. Mam wrażenie, że będę bardzo mocno żałował tego, że nie mam naładowanego bastera na tę walkę. Bo ewidentnie mi to przeszkadza. Tego bossa się dość ciężko bije w bezpośrednim zasięgu. Przez ten miotacz płomieni. Mogę tak do niego dosłownie zaskakiwać na jedno cięcie. O. I nie mogę też tego robić. Nie bardzo, squished jest w jakim sensie squished? Że mało rzeczy jest na ekranie, czy coś innego? Pamiętaj, że trzeci mieć dużo ogień. Muszę pamiętać. Trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz będą kolce. I teraz chyba. A nie. Okej, czyli jest ich więcej. Ciach. Ciach, ciach, ciach. Znowu ogień. O, on teraz się zacznie ruszać. Meno gusta. Tak samo jak nie podoba mi się moje położenie obecne na dobina. Ale nieźle. W ogóle też nie jest dziwne, kiedy jeden z pierwszych bossów ma aż tyle HP. Dobra, teraz muszę wejść na sufit. Znaczy na sufit, wszyscy wiemy o co. O, Jezu! Muszę kusnąć. Nate? Czy w ogóle. Cóż, także nie da się kusać. No, that's a problem. No, that's a pretty big fucking problem. Czyli chyba muszę dużo lepiej dasz tejmować. Jesus. Co nieco to I know, right? We. A teraz kolce. Ogień. Ogień. Znowu ogień. Oj. Unlucky odrobinę, bo nie miałem możliwości atakowania go. Zgidziłem, zgidziłem. Nie masz dostępu do Saptanka. Jak widać, Saptank nie jest moim problemem, bo zabijał mnie instakilujące kolce. Zatem jest to dosłownie drugi boss, w walce. Więc dziwiłbym się, gdyby na tym etapie były Saptanki. Drugi nie liczy golema. Golem się nie liczy jako boss. Okej, czyli z tego się da wydaszować.
To jest to, co musiałem wiedzieć. Miała kodę. Skopany timing. Zabierz kolce. Muszę po prostu to daszować. O tym muszę pamiętać. I nie basterować go w takiej sytuacji. W takiej sytuacji już jak najbardziej mogę basterować. Bong, 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 bong. Nie wiem, czy to mnie kolce nie... Dobra, nie ujebią mnie. Ogień. Ogień. To już chyba muszę wejść na sufit. Yep. Kolse, kolse, kolse. Dasz, dasz. Czemu ja to zrobiłem? Nie wiem. Ale to było niemądre. Uiii. Wow, wow, wow. To było bardzo niebezpieczne. To wygląda bardzo niebezpiecznie. Chcesz umrzeć po prostu? Dziękuję. Ostatni razem do czynienia z pierwszym zero miałem jeszcze za czasów nagrywania rampy. Nie macie, ja z ostatnim zero miałem do czynienia za czasów nagrywania zero. Czyli jeszcze dawniej. O mój święty Boże. Ale jeszcze ocena leci na łeb na szyję. Wydaje mi się, że przed korzystanie z Save Assista nie dostaje kar za retirowanie bossów. Jeżeli chodzi o cenę. I możliwe, że jeżeli przejdę do dwójki, to już nie będę korzystał z Save Assista, bo teraz to jest takie bardziej przypomnieniowe, jak się w tego w ogóle grało. Granie tam, gdzie będzie mi zależało na tym, żeby dostać te centę, będę wyłączał save assist raczej. A tutaj aż tak mi nie zależy. Dobra, co my tu mamy? Znaleźć szuflę. Zamierzasz ogrywać całą serię? No, czemu nie? Chcę sobie ogólnie przypomnieć, jak się grało w te zera, więc czemu nie? Za dawno nie grałem i mam wrażenie, że dobrze by było sobie przypomnieć, co jak. Potem z ZX. Mam opinię na temat ZX-ów. I akurat ZX-a ogrywałem jeszcze w miarę niedawno. Więc tutaj opinia nie powinna być aż tak bardzo różna od tego, jak pamiętam. Ale jak to spada. Zostaw mnie. To jest misja, w której mam wrażenie, że bardzo często dostawałem kary za to, że zabijałem za mało przeciwników. Przez to, jak bardzo ją skipuję, tak jak widać. Czym ty jesteś? Ciebie się odstrzeliwa, po prostu rozumiem. Czy mogę nie wpadać w pasy przeciwników? Co? Co to było? The fuck? Znaczy inaczej. Wiem, co się stało, ale nie mam pojęcia czemu. Boże, aż te etapy w 01 są krótkie. Coś tam, etapy są krótkie, bo bossowie są trudni. A teraz były te główienka. Bob. Coś tam się jeszcze pamięta.
On z tej strony wyjdzie. Za ostatnie głupie mumio. Bąk. 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 Słupy. Słupy. A wejdzie z drugiej strony. Tak, ale źle stanąłem. To nie jest cudna walka. Jak na standardy serii zwłaszcza. A mi absolutnie nie przychodzi mi to się na niej wyjebać, żeby nie było. Bo obie głupie rzeczy. Ale jak na standardy serii to nie jest cudna walka. I ja tutaj po prostu robię głupie rzeczy. Tydzień Shinjiego, ale jakim kosztem to aż na myśli? A, że 7 obejrzałem w transmisji, okej, dobra, już idę. A, to mnie tu trafia. Bo myślałem, że jestem tu bezpieczny. Też raz. Bąk. Muszę uciekać na drugą scenę, jak on to robi. Bąk. Bąk. Dłuższe combo. Chyba normalnie robi tylko po dwa. Czemu ja tak głupio obrywam? Nie powinienem obrywać w ten głupi sposób. Aż każdy boss w tej grze ma opcję diagnozy za Deities Instantus. Potrzebuję chyba wyjaśnienia, co masz przez to na myśli. W lewo. Co ty robisz? Cofam się. Czego nie rozumiesz? Chłopom metować? A tam metować. Oje! O! A, już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego nie chciałem tu iść. Bo przypomniałem sobie, że trzeba robić misję eskortową. To było... Gdzieś tam podświadomie po prostu miałem zapisane w głowie. To będzie misja eskortowa, nie rób tego. Jeszcze najgorzej, że jest tyle tych głupich pułapek tutaj. No! O, przepraszam, byłem za daleko. Bo kolega się wlecze. Już nie będę. Jeżeli dobrze pamiętam, to też jest jakoś tak, że on może w jakiś bardzo głupi sposób oberwać. Na przykład od czegoś takiego. O! Come on. Czy on tu skoczy? Okej, przynajmniej może skakać. Jezu, kiedy tacy przeciwnicy się spawnują na moim eskortowanym kolegu. To jest tragedia. Może zginąć. Cóż to byłaby za wielka szkoda. Został go.
Kolego! Ty możesz tu skoczyć! On nawet nie był ekran dalej! Come on! Ja wcześniej. O, ten na etapie. Nie! A tylko by kurwa spróbował wejść w tę pułapkę. Jezu. Jeszcze nie wiem, czy... A, nie, jeszcze nie. Tak mi się wydawało, że jeszcze go nie wiem, ale chciałem zerknąć. Bo czas podejrzewam, że tutaj by mocno pomógł na te durne pułapki, które tutaj leżą. Wejdzie mu na nożeczk! No! Co ja miałem z tym zrobić? Kaman. Szybciej zajść te węże, wiem. Nie odzywajcie się do mnie. Wiem, nie musicie mi tego mówić. Hello. I my jakieś 5 punktów za misję. Damage 40. Czy raczej spoko będziesz mógł żywiołów używać? Też prawda? Dlatego używam właśnie tylko i wyłącznie Sabera. Asset data, save data. Odzyskaj dane zanim będzie za późno. Jada. Bądź ostrożny. Co tu było? Co tu było? Już nie pamiętam, powiem szczerze. Bardzo kiepsko pamiętam 01. O Boże. Już pamiętam, że wyrobienie tego na eskę było katastrofą. Ale szkoda ci. Najgorsze jest to, że gracz widzi, że się tam zaczepia na te ćwierć sekundy i myśli sobie, że to nie jest niewykonalne, a jednocześnie nie ma skilla, żeby to zrobić. Wiesz, każdy boss serwisa... Nie, to ten raczej wyjątki od reguły. Zresztą... Nie no, Anubis chyba akurat insekiluje tym swoim syfem. A Vespo i na to, po prawej. To by miało za dużo sensu, proszę, nie mów do mnie sensownych rzeczy. Jeszcze chwilę i stwierdzę, że cyberelfy nie są złym pomysłem. To już będzie upadek człowieka. Goddammit. Mam wrażenie, że momentalnie cierpi trochę na to, że rzeczy są gdzieś tam. O Boże, tutaj. Tutaj był Ganesha, right? Czy on później jest? To był Ganesha, goddammit. Dobra, jak ciebie się robiło, tu się przychodziło dołem, tu się tak robiło, tu się tak robiło, dobra. Elfik. Przestańcie być tak tankowaci. Massive Energy Leading, haha, wiecie, Massive, bo słoń, ha. Jestem najzabawniejszym człowiekiem, który istnieje. Wiecie co? Właściwie to czekajcie, bo... Persona 3 dała mi idealne coś do wrzucania na tego typu memy. Uno momento. To dosłownie ja, kiedy rzucam jakiś paskudny żart. Zetiksy były bardziej open worldowe, tutaj to jest bardziej chodzenie od misji do misji. Kradnę. Ja to mam dosłownie zapisane w tej chwili jako comedy gold.
Ja sobie nie aż powiem, że miałem jeszcze jakiś mem specjalny zapisany. Muszę go znaleźć. O ile go w ogóle znajdę. Nie znajdę, nie chcę mi się go jakoś długo szukać. Szczerze tłumaczenie reloada nie istnieje. Powiem tak, jak będę robił NG+, a raczej będę robił NG+, to pewnie odpalę sobie na całą grę. Polską wersję. Siedzenie na pierdolenie z Codebustera, się tkanka skillowa nie pobudzi. Chyba jest! Ale nie jestem pewien, czy aż tak bardzo mi na tym zależy. Yes, I will. Nie pamiętam, jak się to walczy, kolego. Ty miałeś tylko łeb podatne? Chyba tak. Wydawało się, że jego się tak przeskakiwało. Znaczy widziałem, że tam jakaś bombka z niego wypadła i że pewnie ją trzeba było jeszcze ominąć. Tak, prawda. No lepiej spadł. Chyba jego się prześnęło. Przestań. Przestań. Te bombki się unikały na większym dystansie po prostu. Goddammit, nie zdążyłem. Jak na pierwsze podejście nie było źle. Tak, wiem, że to safe assist i w ogóle, ale chciałbym, żeby safe assist nie kazał mi powtarzać się dialogów. O, jak już poznacie jakąś funkcję, to zróbcie ją dobrze. Powiedziałem coś. Okej, okay, dobrze pamiętałem. Co daleko odskoczył? Albo ja raczej nie zdążyłem. Jesus, ależ on bije. To nie jest trudny boss. Tylko ja nie umiem grać tego. Jakby widzę doskonale, jak się unika ataków, tylko wykonanie to wadzi. A jednocześnie widzę, że wykonanie tych ataków nie jest, znaczy wykonanie tych uników nie jest aż tak trudne. Co robisz? Ciachasz. A, kurde. O tak. Za wcześnie próbowałem. Mam wrażenie, że timing na tych bombkach jest trochę niefajny. I nie jestem pewien, czy to jest coś, co można jakoś bardzo przewidzieć. Chyba, że ja mogę to ciachnąć, jak robię tego dasza? Mogę, nice. To przynajmniej o tyle dobrze. To ta walka ogólnie nie powinna już w takim razie stanowić problemu. Albo i nie mogę ciachnąć. Wcześniej działało. Instant karma, I know, right? To była tak natychmiastowa karma, jak tylko może być. O, Sywika, to by się śmiało. Nawet nie mogę zaprzeczyć. Ciach, ciach, ciach. What? No, kurde! Czyli to zdaszuje w niego jak idiota. To jest ze mną dzisiaj, tak? Potrzebuję się ogarnąć. Mówię, to nie jest tak, że to jest trudne, tylko jakoś moje wykonanie zawadzi.
I to mnie chyba najbardziej przeraża. To jest chyba gorsze uczucie, kiedy coś się dzieje, kiedy gracz widzi, to trzeba zrobić, widzi, że to nie jest trudne, ale mu to nie wychodzi. Raz. O Jezu. Czy on wcześniej spadał po większej ilości w tych? Ciosów? A? A, za szybko. Był to zły skok. To też był zły skok chyba. A teraz nie dasznąłem. Znaczy dasznąłem, ale nie slasznąłem. O. Nie zrobiłem slasha w powietrzu. O. To był mój błąd. To siedzimy, aż go nie spersekcjonuję, jak rozumiem. Najgorsze jest to, że jestem w stanie uwierzyć, że jestem w stanie to zrobić. Tylko musi się odrobina skill odpalić. Co dzisiaj jest raczej mało wykonalne. Paskudnie by te... Koki... I jedz ze mną źle, to na pewno. I mam wrażenie, że z każdym podejściem jest coraz gorzej, to jest chyba najgorsze. A, fajnie, po prostu mnie zabi. Powiedziałem, zabij mnie. Powiedziałem, zabij mnie. Powiedziałem, zabij mnie. Okej, dziękuję. Nie wiem, mam zawsze problem z bossami, którzy mają duże hitboxy. Pamiętam, że podobne problemy miałem na przykład z Tetloidem, podobne problemy miałem z Gemblemem, podobne problemy miałem z Shadow Devilem. Czy ja zdążę? Powinienem? Dobra, nice. Magnusa też na szybko. O Boże, zmieściłem się? To było dziwne. Oj, to było niebezpieczne. A, kładę... Myślałem, że mam jeszcze chwilkę. Tu nie jestem bezpieczny. Łezo. Nie było tam miejsca na jump. Jeszcze jedno cięcie. No nie było takie trudne, come on. Czy ucieczka też jest na czas, czy nie? Nie, mój cyber health. Co?
Co się stało? Znaczy... Ja się tam na czymś zatrzymałem. To nie jest tak, że ja specjalnie stanąłem w miejscu. Tutaj się jakieś drzwi zespawnowały, czy ki diabeł? A okej. Okay. Bo teraz się nie zespawnowały, dlatego stąd zdziwienie. A, okej, okay, to były takie drzwi, dobra. Już wszystko jasne. To by też tłumaczyło, po to były tego typu te przejścia. O kurwa, ale to będzie piękna ocena. Ocena F. Wszystko dokładnie tak jak było. Nie no, nie będę kłamał, że Save Assist po prostu psuje system ocen. Dlatego dobrze, że używam go w tej grze, a nie w którejś następnej. Servo był niżej. Servo był tutaj. Right? Cześć Servo. Triple Rot. Czy triple rod w tej wspaniałej grze nie pozwalał skakać? Okej. Okay. To nie była gra, w której można było skakać na tym odpowiedniku. Piu, piu, piu. O Boże. To przychodzę gestem Saberem, ej? Na tym się skończy w takim tempie. Dobra, press save. Cel, daj mi zepsać. Powiedziałem, daj mi zepsać, dziękuję. Pozwólcie jeszcze, że zrobię jedną rzecz. Mam nadzieję, że mam wyłączone te dźwięki. Wait, dzisiaj jest środa, prawda? Dzisiaj jest środa? A, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Nieważne, nieważne. Nic nie było, nic nie mówiłem. Nie chcesz może pójść na prawo? Nie jestem pewien, czy mam tyle kryształów. Ile mam kryształów? Czy... To jest 316 czy 30? Nie, 316. To mogę tam zejść w sumie. Masz rację. Tutaj mam obok cel. Myślałem, że chodzi o tamtego chłopka. Jest lord. Okej. Okay. A tak, masz NGB. No, a mogłeś wejść do pokojówki. Tak, bierz. Nie wiem, co tu jest, ale bierz. Tam był elf. I tu też jest elf. Nie ma sprawy. Wszystkie elfy, które są mi tak bardzo potrzebne, czy coś? Ten moment, kiedy zbierasz elfy i zdajesz sobie sprawę, ja ich nigdy nie użyję. Ha, ha, ha. Jak ja mam elfy tak właściwie? Zwiększą HP-ki. To chyba leczy. To chyba też leczy. Też mam sporo. Zielonych powiem szczerze, że chyba najmniej używałem, jeżeli już używałem elfów. Zmach power target items, force into metals, will get stunned. Whatever. Lubię system w Elfów 4, że to, że można actually używać mechaniki, żeby nie dostawać się miliard
kary do oceny? Że dlatego? Co ty gadasz? Bla, 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 serwo, bronie, bla, 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 faktory. Czy faktory to jest to samo? Myślę, że to jest. Yep. Fajny czat na Steamie. Taki bardzo monolit trochę. Czy na nich nie można wchodzić, prawda? Nie. Zastanawiałem się, czy może mogę na nich skoczyć, żeby tam na górę wejść. Ja mam Majonga rankedy. Powodzenia. Boże. Dobra, na jak skok, który się da zrobić. To wygląda jak skok, który się da zrobić. Okej, okay, nie próbuję. Okej, okay, czyli nie mogę się dać wykryć czujnikom. Nie powinno być aż tak źle, right? Zwłaszcza jeżeli będę się Busterem posiłkował. Najgorsze co, to muszę uważać na te pająki, I guess. Ba, to się tak przeskoczy. O. Ba, tego pająka sobie tak zdejmę. O Boże, skopałem. Dąże? Dąże. Nawet nie blisko. Złota zasada każdego Megamana. Trzeba spadać szybciej niż winda schodzi. O boy, to te wspaniałe segmenty, gdzie często, gęsto nie widać, gdzie trzeba, gdzie można spać, a gdzie nie można spać. Casing point. To jest dosłowne, jak było w tym momencie. Czy ja będę widział? A propos. Nie za. Jesus. Mówię, to jest najgorsze. Najgorsze jest to, że tu nie widać, kiedy trzeba wpaść i trzeba się trzymać tej bardzo niewielkiej kładki. Chyba, że powiecie mi, że to jakoś widać, ale ja tego nie widzę. A propos, coś mi odjechało. Ach, to się tak zrobi, alfa zgubiłem, whatever. Ach. Chyba przeboleję, jeżeli nie będę wszystkiego zgadniał. Nie wiedziałem, że kładki to tak naprawdę autobusy. Goddammit. Dobra. To pies. Paskudny robot. Z nim było coś paskudnego, jak zwiększa się obłosów w zero. O, doskonale. Będzie się na oknie. Jep. Bierzesz ty. O. Chciałbym nie obywać głupi sposób. Ale chyba wymagam od siebie dzisiaj za dużo. Jep. Jep.
Potwierdzam, wymagają od siebie dzisiaj za dużo. A, to tył by można odcinać w ogóle. Czemu ja tego wcześniej nie twierdziłem? Masz już czar, więc nie jest źle, to też prawda. A, czyli jemu to by też dochodzą potem. Spoko, rozumiem. Przestań. Ten lodowy jest chyba najmniej groźny przez to, że nie zadaje obrażeń. Chyba, że jestem ślepy, głuchy Stevie Wonder. Hej, fire chip. Albo raczej flame chip. Nie aż lodowego chipu. No tak, 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 że jest ognisko lodowe i elektryczne. Przy czym zawsze mi się miesza osobowości, szczerze mówiąc. Bo gdzieś tam w głowie siedzi, że ogień jest dobry na lód, ale jednocześnie woda jest dobra na ogień. Stay sharp, Zero. A, nie w tę stronę, okej. Okay. Co my tu mamy? Musi być jakiś słaby punkt. Osobości idą tak jak w BN-ach. Znaczy jest ogień silniejszy niż lód, silniejszy niż elektryczność, silniejszy niż ogień. Aha, kolce, doskonale. A, jedna rzecz zdjęta. Gąsek mu nie mogę niszczyć, więc tego nie będę próbował. Tylko czekam aż pod tych miejsc, gdzie on niszczy podłogę, się kolt zrobią. Co teraz mam mu niszczyć? To chyba. Jesus, aż to się paskudnie bije bez naładowanego bastera. Jesus. Pomocy. To jest tak paskudnie wolne. Przynajmniej sam miniboss jest w miarę prosty, bo nawet bossem tego nie nazwę. Dobra, bota zero, jada jada. Kolejny cyber elf. Enemy zero. Ha! Ha? Chyba coś nie rozumiem. Nie wiem, gdzie pominę niby tylu przeciwników. Pamiętaj, że nie jest dużo osób po tej godzinie. I mean, parę osób jest, tylko domyślam się, że sporo osób to też włącza bardziej w formie tego. W formie jakiegoś, powiedzmy, pseudo-podcastu czy coś. Dobra, powinienem móc iść na Duel in the Desert, bo to był bodaj ten Fafnir.
Czy tam Fafnir, czy jak mu tam było? To ja też po części to, o czym mówiłem, jak wielokrotnie wspominałem o tych, o moich planach streamowania, że zdaję sobie sprawę, że o tej porze może być jakaś mniejsza aktywność jednak, tak? Jest to coś, co powiedzmy absolutnie akceptuję. Bo wiem, że to nie jest pora dla normalnych ludzi. Nie, no śmieję się oczywiście trochę, bo ten... Bo wiem, że ludzie po prostu raczej w tym czasie mają czy to pracę, czy to uczelnie, czy to cholera wie co jeszcze. Duolingo deficyt. Bossem na pustyni jest sowa. Jej głównym atakiem jest pytanie, przerobiłeś już dzisiejsze słówka? I wywołują cię psychologiczny damage. Skończyłem szkołę, ale jestem jeszcze jobless. Cześć, cześć, cześć. Cześć, to witam. Bezmyślne maszowanie jumping ataku. Kiedy ostatni raz to się źle skończyło? Jeżeli powiecie, że za każdym razem kiedy to robię, to pewnie będziecie mieli rację. Nie było w Wiksie jakichś sobie na pustyni. Byłoooo... Overdrive Ostrich? Nie wiem, czy chcesz nazywać Stusia sobą. Bo to był głównie etap, który mi się w Wiksach na pustyni kojarzy. O. Jestem Fefni, jeden ze strażników Mistrza X-a. Czas dostać w pierdol. Znaczy jeszcze nie wiem, kto tutaj dostanie w pierdol. Not gonna lie. Jak dalej będę tak budował, to na pewno ja. Niestety Fefni nie ma syndromu Harpui. A szkoda. Holy shit. Zostanę trochę zdenerwowany tym damage'em. Wiecie, że masz A-rank był odpowiednio speciala? Ej, gdybym wiedział, to bym robił na A-rank. O, czemu nie może... Czemu nie robisz na S-anki? O, kiedyś na S-playu robiłeś? Czy jak tam mi mówiliście ostatnio? Na X8? Ach, fajnie. Po prostu cię dobiję. Mówisz, że wtedy Gaby ode mnie oczekiwała, że actually będę unikał rzeczy? Najgorzej. Co my tutaj mamy? Tak, Phantom mówisz? Dobrze, dobrze. No dobrze, jak Phantom, to Phantom. Pamiętam, że na Phantomie się wypierdalałem miliard razy. I podejrzewałem, że dzisiaj zobaczycie dokładnie samo. Jesus. Ten? No! Nie atakowałem tego. The current feature właśnie jako powiedziała, że nie feature jest hotdesy mi zamazana... Goddammit. Reklamy Twitchowe, czemu szkalujecie ludzi?
Ja się go boję atakować przez to, jak Sable działa. Przestań być edgy kataniarzem. To jest... Nie zdążyłem. Nie, gadamy. Phantom był cudnym bossem. I po części występuje niepamiętanie Grace Kirishu. Pamiętaj, że on na początek dashuje i musisz to przeskoczyć. To jest... A? Bob. No tak. Twoją. Bąk. No, tak, ale. Nie pamiętam nigdy, kiedy on zaskakuje Shurikena. Bąk. O, dobra. Zaskakuje szybciej niż to pamiętałem, o tak powiem. I teraz zaskoczę. Ty jesteś prawdziwy? Łatwo. Brak słabości. Phantom miał. W sensie chodzi o to, że on po prostu nie miał słabości. Bo tak mi się wydaje, że on nie miał słabości. I teraz bombki na czas. O mój Boże. Nie pamiętam, gdzie były bombki, więc będę się świetnie bawił. Tutaj jakaś pewnie była na górze za ostatnie kundlu. I tego w Keep Talking and Nobody Explodes doskonale. Czy chcecie mi powiedzieć, że to naprawdę na górze nic nie ma? Nie robcie mi tego, to jest. Jest skrócik. 8 odczytów. Nie myśl sobie, że musisz to zrobić. Dobra, czyli muszę najpierw ją ciachnąć, a potem zgarnąć. Ciachnąć i zgarnąć. To już kolejnych nie ma, jeszcze 5. Wiem, że część bombek jest tutaj w tym segmencie i to mnie absolutnie będzie wkurwiało. No to się nie dało wskakiwać? Swoją drogą, wyobraźcie sobie, jakim skurwysyństwem by było, gdybym teraz nie miał tamtych bombek wcześniej zgarniętych. Bąk. Dobra, tutaj na pewno... O Boże! Bomba była nie z tej strony! O Jezu, aż to jest paskudne. The Mega Man 9 Classic, jakbym to określił. Skoki, gdzie gracz nie może zobaczyć, gdzie spada Sosa, aż nie frustrujące. O, Skill Issue, get good! Okej, to było Skill Issue. To był 100% Skill Issue, wywołany tym, że dash jest pod double tapem. Nigdy się nie przyzwyczaję do command dasha. Zaraz po prostu pod którymś bumperem. Mogę spaść. To jest nice. Tam było żyć. O Boże! Zdążę! Nie zdążę. Fuck me sideways. Nie podoba mi się, że tutaj ta bomba. No. Boże świetnie. Powiem wam, że w krainie
której właśnie się znajduję, bo to wciąż jest paskudne, daj mi tego AlphaPlus. Czy ja będę stąd widział w ogóle platformę? Okej, właśnie jedna mi odjechała. Czyli musiałem tu przeskoczyć raczej. Ojej, jebany. Jesus. Ależ to jest absolutnie paskudne. Nie zdążę. Panie i panowie, tak wygląda skill issue. To jest skill issue w swojej najczystszej postaci. Chłopca ostatnio jedyne w co gra to w Personę i teraz to widać. Imbifo, zaraz hit, co do czego mnie szkalujesz? Czy tam dalej nie ma jeszcze jakiejś bombki? Nie, ale tu była. Noc! No. Hit, co akurat to ciekawe, celkowe regularnie dosyć. Za moich czasów granie Persony było uważane za trudne. Znaczy, śmieję się trochę, że to jest po prostu różny typ gier, jeżeli chodzi o trudność, tak? Że jedna to jednak JRPG oparty na cyferkach, a druga to platformówka. Gdzieś pominąłem bombkę, by the way, prawda? Może nie powinienem mieć bombek. O Boże, ty co ze mnie żartujesz teraz? Okej, to jest ostatnia. Jesus. To było paskudne. Nie wyobrażam sobie robić tego bez Sebastiana teraz. Zresztą nie wiem czemu, ale mam dziwne wrażenie, że bardzo podobnie będą, jak przejdę do 02. Begin Mission. Czyli najpierw mówiliście, że ten znalezienie uratowanej bazy. Dokładnie tak. Ukrytej bazy. Czy ja go sięgnę church attackiem? Nie. Czy ja go stąd sięgnę church attackiem? Tak. O, tutaj się chyba spadało. Yep. Tu już kolce widzę, doskonale. Proszę, rzućcie mi kolce. Wyobraźcie sobie, że w tej grze mogłyby istnieć inne broni niż se. Dwupi, to masz szczęście. Gdzie kolce te duże spadają? Nie ma tych małych kolców, które nic tak ilują. Także zawsze szczęście. Jesus. Przestałem być głupie rzeczy.
Ukryta baza, odblokuję ci drzwi, dzięki ciel. Jakby tak ktoś powiedział, jeden do czego ciel się przydaje. Open up. Open up, to ja mam wrażenie, że będę miał, jak dalej będę oglądał anime z tego sezonu, albo jak dalej będę grał Personę. Ops, znaleźli mnie. Gasze. Ja nic nie wiem. To wcale nie jest tak, że to oglądam, czy coś? Ej, tej, tej. Czemu ja z niej nie próbuję po prostu na spokojnie walczyć? Tylko deszuję w nich na pole. Open up będzie na końcu jest linku, ale ja już mam go wmaksowanego. Czekajcie, bo jakieś syreny za oknem słyszę. To nie do mnie. Tutaj nie otworzę najwyraźniej. To ja mogę? To tak, klasyka gatunku. Czy wszystko w porządku, Zero? Czy ja ci wygląda, jakby wszystko było w porządku? Raczej tam pewnie też Alan był i dlatego nie mogłem otworzyć. Więc chyba powinienem się wrócić. God damn it! Ale tam był nie twój, ale to i tak go otworzę. Kto mi zabroni? Kto powiedział, że wrogom nie można pomagać? To też widzę, że jest wrok, ale ja mu już nie pomogę. God damn it. Mam wrażenie, że ten motyw leci w dużo większej liczbie misji niż pamiętałem. Wyobraźcie sobie, że chcecie dostać dobry czas za tę misję. Jeszcze jeden. Chyba ostatni też powinien być na tym piętrze. Dobra, zostawcie mnie. Tu jest kolega, przeciwnik. Mogę być to odrobinę w niebezpiecznym położeniu. Zrobię sobie krzywdę zaraz. Pytanie, czy muszę teraz do nich iść specjalnie? Błagam, powiedz się, że nie. I expected nothing less. Podoba mi się, że mogłem go ciachnąć, a on wciąż miał wyzwalone. A, bo boss był wtedy sam. Myślałem, że on... że on był wtedy drugą. No i lecisz na tych HP-kach, to raczej nie lecę. Chociaż... Co to za Blizzard Buffalo? Ha! Zestompowany, holy shit. Czy ja mam dobry, czy wyekwipowany? Nie, nie zachowuję się na save assistie. Doskonale.
Wyobraźcie sobie, że Safe Passage zostawiałby was z takimi chapkami, z jakimi przyszliście. To była katastrofa. Jada, jada, jada. Prawie. Właśnie widzę, że on byłby całkiem znośny do pobicia bez obywania. Biorąc pod uwagę, że udało mi się tutaj teraz zrobić. The AI is cheap. You got the AI is cheap. A i co mi zostało? Harpuje znaki zapytania. Nie, harpuje i lewiatan pewnie. Właśnie tak się zastanawiałem, że lewiatan mi jeszcze gdzieś brakowało. Dobra, zobaczmy co się tu robi. Imbifor idzie się w prawo, a nie w lewo. Miałoby to sens. A jeszcze sobie wiemy, ja nie potrafię działać z sensem. A, to jeden z tych etapów. Rozumiem. No ty. Wajzo. Wow. Mam wrażenie, że chcę zmienić chip, bo ognisty nie działa tak, jak bym chciał. Ale też to chyba zdaje najwięcej takich bezpośrednich, chyba że... nie, o Boże. Możecie zapytać się, co ja robię, a moją odpowiedzią będzie absolutnie, kurwa, nie wiem. I have no idea what I'm doing, to moje motto na dziś. Jak widać na to łączonym. Okej. Okay. Odratowane. Tylko elektryczny stunuje. Znaczy nie, zawsze mi się dawało, że ten... że ognisty zadaje mi... nawet jeżeli zadaje tyle samo to, że on zadaje w czasie, a nie bezpośrednio. Czekaj, ja zmieniłem na luz, right? Tak. Dobra, czas na najtrudniejszą walkę w historii gaming. I swear. Uda mi się przegrać walkę z Harpoją z chipem. Też żebyście o tym wiedzieli. Okej, okay, nieważne. Byłem za blisko tego, żeby przegrać walkę z Harpoją mając Ice Chip. I naładowany Saber. Byłoby im bardzo wstyd. O, to... misja trzeci raz w tym samym etapie? Nigdy wcześniej tego nie widziałem. Czemu stoję w wielbłądzie? Nie mam zielonego pojęcia, ale lecimy na dół. Okej, okay, tutaj najchętniej bym to rzeczywiście odstrzelił, ale chyba nie będzie mi to dane. No, da się zawsze tak. Na dole nie ma kolców. A nie, skilla.
Przy czym skilla można nadrobić. Kolce się magicznie pojawią. Dobra, tutaj jest tym razem woda, więc możemy zjeść tą dolną część etapu. Żyje. Zaraz nie będę żył, ale... Wykalkulatorowane. Boże, gdzieś tu się... To by mnie zgniotło, prawda? Dostałem CyberAlpha. Na które z tych łódek się wchodziło chyba? Jeżeli mnie pamięć nie myli. A. Nie miałem zamiaru wykawać, że tam nie zgniecie? Cześć Marcin, witam. Na to, ale musisz przejść dołem. Doskonale, witam. Ja się teraz bardzo intensywnie wywala. To nie do końca było to, co chciałem zrobić. O, prawie się udało. Prawie. Cześć, Doug, witam. O, casual, na save asyjście gra. O, tak nie wolno. No tak jak mówiłem wcześniej, jedynkę chcę przejść na save asyjście, a ten... A dwójkę i dalej będę przychodził normalnie. Bo chcę sobie przypomnieć, jak się gra w Zeravogę. Bo widać, tak jak widać na załączonym do tej pory sobie nie... Przypomniałem. Strzelę sobie zaraz. O Boże. Najgorsze jest to, że tam nawet nie czuję, że się jakoś zawahałem w pewnym momencie i to przez zawahanie się wspierdzieliłem. Będzie intensywne powtarzanie etapów, zwłaszcza, że pamiętam, jak wspaniali byli bossowie w 02. Cześć, Feniks. Okej, okay, to jeszcze raz. Co ja tu miałem zrobić? Tam na górę skoczyć? Z tego? Nie, to chyba za nisko. Jest. Tutaj się też niszczy? Nie. Tutaj gdzieś do jakiejś tapping? Wait, też to robi. Przeskakujesz na drugą łódź. Na tą łódźkę i stąd nie widać, to? Daj. Przeczytałem moje take'i to od krytyki. Ja wiem, że one są bardzo gorące i są usprawiedliwieniem gry, w które lubię grać. Zdaję sobie z tego sprawę, że mnie było. Czemu od tego nie można walljumpować? Halo? Pomyślałem, że od tego można walljumpować. Naprawdę uważa, że puszczenie i kłócenie pod gniatarką ma sens. Trochę tak? Znaczy uważam, że nie ma sensu, że jeżeli coś się tam trafi, to że od tego będziesz nie zakilowany.
Ale jeżeli puszczasz przycisk odkucania, no to nie kucasz. Ama. Okej, tym razem się udało. I to tu na górę po żyćku i pewnie tu w prawo po dubbingach? Tu w prawo po dubbingach! O Boże! Aim before, rakietka mnie zabija, jak spróbuję wejść. Nie jest ważne. Jest źle, bo mam mało HP, ale... Ale poza tym jest ok. Mam déjà vu, jakbym kiedyś już to był. Chcecie może dotknąć jakieś apteczki? Nalegam? Chyba nie chcą. Znaczy wiem, że przez save assistie taki game'owy to jest faktycznie efektywnie apteczka. Ale o tym się nie mówi. No i zastanawiam się, jak oni technicznie rozwiązali kwestię ocen przy safe assistie, bo wiem, że damage jest jakoś sumowany. Takie mam wrażenie przynajmniej. A może nie jest? Może to ja z apteczkami się to leczyłem? W sumie jest to chyba najbardziej pewna opcja. Zawsze myślałem, że mogę to wchodzić, się zastanawiałem, czy ja nie popełniam jakichś błędów oczywistych. Szukasz elfów, czy nie wiesz iść? Znaczy... Bardziej na zasadzie, że próbuję zobaczyć, gdzie wszystko jest. Jeżeli się gdzieś zgubię, to będę dawał znać. Więc na spokojnie. Jeszcze się nie zgubiłem. Ale po jak widzę, trochę tej rzeczywiście jest. Jak cyber skill up. You can now charge your flash in less time. Yay. Życie, tak bardzo niepotrzebne. O mój Boże. Valve. Jedno bym, gdyby się okazało, że nie mogę ich zebrać przed kacenkę, bo też. Wydaje mi się, że Max Sabera chyba... Jeszcze nie? Jeszcze jeden poziom. Mo cheater. Jeżeli masz na myśli Save Assist, to tak wiem. I mówiłem już o tym kilkukrotnie. Jeżeli masz na myśli coś innego, to nie jestem pewien, do czego się odnosisz. Jak się wasz się do sobie wrzuca, to biaczy, czy nie?
Dlatego mam w tej chwili martwić. Save Assist jest takim typem bardzo casualowym, I guess. Och, nie, jesteś kobietą. Anyway. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. Wiesz co, jak napisałeś, można zaliczyć się błąd rodem z jedynki, to wiem, że nie planuję skakać gdziekolwiek w pobliżu kolców. Zwłaszcza, że ewidentnie nie jest to wymagane. Nie sądziłem, że zajmie on 15 sąd i zesklaj. Tak jak widziałem, że ludzie w komentarzach pisali rzeczy pokroju, że chłop to poświęcił na analizę i strzeć więcej niż ja na swoją pracę licencjacką, magisterską, doktorską. Nie no, żeby nie było, ja też się z większością rzeczy, które tam są napisane, zgadzam, tak? I jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy X6 jest dobrze zaprojektowaną grą, to... Absolutnie nie powiem, że X6 jest dobrze zaprojektowaną grą, ale jednocześnie gra mi się w to dużo lepiej niż w X5 czy X7. Nawet pomimo tych problemów designowych. Na serio... Lasero Shieldon nieco randomowe. Da się nim manipulować, to z tym się zgodzę. Ale jednocześnie jest ten problem, że one są po części losowe, bo zdarzało mi się, że stałem w jakimś miejscu, gdzie one powinny do mnie strzelać i musiałem poczekać dość długo, aż wreszcie do mnie strzelą, tak? Czyli, że mogę im sugerować, ale że to nie zawsze działa, tak? Spatrzmy to, jak lewiatem, ten element trochę pojaczy, pozostaje dwa i też mają swoje odpowiedniki w kasykach. Shadowman Phantom, I guess. Pewnie chyba najmniej by kogoś miał, bo nie kojarzę kogoś takiego ognistego. Tak na szybko. Sama manipulacja jest losowa, bardziej w tym problem. Bannerman, no i w sumie. Trochę, tylko mam wrażenie, że Bannerman jest bardziej ten... Bannerman jest bardziej taki na miotacze płomieni, a... pewnie mi się kojarzy z czymś takim bardziej pociskowo-wybuchowym. Więc jakieś bardziej, nie wiem, połączenie Bannermana z Napalmanem. Coś ten deseń. Magma Man. O biedy. Przy czym wiadomo. Chciałem powiedzieć, że Magma Man był później, ale to samo można powiedzieć chociażby do Splash Woman. Ja to na domenie. No w sumie tak. Cześć, serwo. Boże, gdzie oni trzymają kryształy? Bo przecież nie tu. Tak? Nie, to nie to było. Lewa i góra. Okej. Już tam idę. Już tam biegnę. O, jak możesz nie dać się rozkładu całej tej bazy, panie, przecież byłeś tutaj wiele razy. Ktokolwiek miał przypomnieć... I mean, wątpię, żeby to było tak odpowiedziane. Więc to raczej jest takie dopowiadanie sobie, że on rzeczywiście przypomina. Zgaduję, że przez lewo i górę miałeś na myśli, że trzeba windą pojechać na samą górę.
A nie tak jak ja to zrobiłem. Bo na pewno nie ta. Nie data. Tutaj? Nie, też chyba nie tutaj. A, dobra, energy, czyli to. Już to była małpa. To chyba była małpa. Zawsze się dawało, że Hanon Machine był wyższy. Wow, kolego! Uspokój się. O, oh, baby. Numer seryjny Robotmasterów się kontynuują z deduktorkami. No tak, owszem, a w czym problem? Jeżeli to też ma za jakiś logiczny sens, to bym ci odpowiedział, że absolutnie nie. Z perspektywy gracza ma to sens, z perspektywy świata niekoniecznie. Chyba, że implikujemy, że istnieją dosłownie dwaj ludzie na świecie, którzy są w stanie tworzyć roboty. Ale trudnego. Znaczy, wiesz co, gra nie jest aż tak prosta. Gdybym nie używał Save Assista, to bym w tej chwili siedział pewnie cały czas na jebanej fabryce. Bo fabryka to jest czysty rak, jeżeli chodzi o widoczność. Czy ja dzisiaj przejdę? Zero jeden? Jeżeli będę wykazywał... FADK abortowałem? W jakim sensie abortowałeś? Goddammit. A, ja się da stunować. Nice. Można po prostu... Jezu, zapomniałem o tym, w efekcie. To nie było mądre. Tak, gdyby tak po prostu wyładować Sabera, zamiast spamować ten spin to win. To by wymagało za dużo myślenia. Nie wymagajcie ode mnie myślenia na tej porze. Nie wymagajcie też ode mnie, żebym musiał słuchać tych paskudnych dźwięków. A... Right, bo czas się przerywa. Będzie wyjebka. Coś czuję? To będzie bardzo intensywna wyjebka. Bo występuje z Kirishu i nie umie unikać rzeczy. Teraz się skupię i będzie lepiej. Czy to jest twój pierwszy scene zero w tej sesji? Tak, tak, tak. Nie masz subtanków? Nie. Nie, subtanków alfów nie używam. Bo jak wszyscy wiemy, takie rzeczy robią tylko słabi gacze. I to, co ja powinienem pewnie robić. I ty możesz to nawet przejść. Co? Jeden nie jest długo, zwłaszcza jeżeli się używa Save Assista.
Nie dam się wbejcić w kolce. Podejrzewam, że speedrun taki legitny będzie trwał pewnie bliżej 30-40 minut. Zwłaszcza, że tak jak przychodziłem, to miałem wrażenie, że etapy są paskudnie krótkie. Ej, w sumie zapomniałem o tym, że można było cofać. Dopiero mi o tym mówiłeś, ale nie pomyślałem o tym w kontekście speedruna. Ja mogę po prostu. Okej, okay, mogę tak zrobić. Ops. Jak wyda? Znaczy, pamiętaj, że Megameny mają swoją własną stronę do speedrunów i dlatego może ich nie być na tym. Na speedrunach. Jesus. Jak można być tak głupim? Czuję się w tej chwili źle ze sobą przez tą śmierć. Bo ta śmierć się nie powinna wydarzyć. Nie pamiętam, jak się ta stronka zrobi w tej chwili, nie będę kłamał. O, chcę powiedzieć, że to jest coś pokoju po prostu Mega Man Speedruns, ale... Jezu, tutaj chcemy. A, czekajcie, Mega Man Speedruns. Mega Man Leaderboard. Może zerknę sobie z ciekawości. Co oni mi na to powiedzą? To wezmę też alfa, żeby mi gdzieś nie uciekł. Albo i nie zerknę, bo strona stwierdziła, że pierdolę, nie wczytuje się. Rozumiem, rozumiem. Mega Man Leaderboardsy dosłownie umarły i nie chcą mi działać. Poczekajcie. Uno momento, por favor. Checking server, please wait. Strona padła. Jest taka stronka, just me, na niej często sprawdzam, czy coś padło tylko mi, czy wszędzie jak leci. I tutaj ewidentnie problem nie jest po mojej stronie. O, a cóż to, czy to niewidzialne bloczki w moim Megamanie? Fajny powód, dla którego Mega Man Zero to najgorsza w tej serii. Come on! Czuję się oszkany teraz. Wiecie co? Miałem checkpoint na górze XD. Nie jedynie zamierzam to robić, każdy raz jak wpadnę na dół. Zwłaszcza, że tutaj w przeciwieństwie do większości Mega Manów mam wrażenie, że te bloczki mają absolutnie paskudny ten czas, kiedy można na nich stać. A myślałem, że tam doskoczę. Czyli chyba musimy w lewo skakać generalnie. Musimy w lewo skakać, ej? Tak, w lewo, dosko. Jesus. Podoba mi się też, że za każdym razem jak tak robię, to się pokazuje napis Game Over. Ok.
Czyli tak, tutaj to. Dlaczego taka jest? Dlaczego taka jest? O, gdyby to był Mega Man 2, to byś nie narzekał! Najgorsze jest to, że nie mam argumentu przeciw. Hello there, and a fast bye to you, I guess? Czy ja nie mogę banować to dzisiejszego? Ze Snilapsów? Jest mi smutno. Cześć Sylwia. Czy to czas na najsłabszego Devila w tej serii? Nie. Devil nie był tutaj ewidentnie. Zdążyłam, zależy na co. Jeżeli na banowanie, to tak. Laudzik. Fajnie. Raczej ślub całkiem dobrze działa. Nagle. Bank. Bo przytko, że jest teraz banowanie przez kogo. Mi pokazał, że ten. Sylwioszka Band Pedro McCormick. Dalej powinien być w następnym etapie? Możliwe. Ależ piękna ocena. Damage 2. Promise me, you'll wait for me. Begin mission. Zero musisz przeżyć. O! Mogę tak dziwnie jest biegać po etapach Neo Arcadii bez motywu na Arcadii tego jednego. Mam takie wrażenie, jakby coś było nie tak przez to. Pomyślelibyście, że rozsądnym byłoby tutaj strzelanie. Jeżeli przeciwnicy są na ścianach i nie ma do nich bezpośredniego dojścia, a to wymagałoby używania broni, która nie jest cyberem. Obrzydliwstwo. Tak się nie godzi. To widziałem Colson w ficie. No, Spikadia, moja ulubiona. A propos. W której grze była taka prawdziwa Neo Spikadia, bo teraz już nie pamiętam. Bo ta w jedynce to nie była Neo Spikadia, aż tak chyba... Przysięgam, muszę przestać mówić rzeczy. X3. X3? 0-3, okej. Okay. Właśnie byłem? Nie no, ten... W dwójce nie było aż tak źle. Jak się dzisiaj czujecie? Obudziłem się rano ze kompletnie odętwiałą ręką, która zwisała mi jak kikut. Najgorsze uczucia, I swear.
Jakieś 10 minut musiałem je odmasowywać, żeby w ogóle dało się nie ruszać. Ja się czuję jak główny przykład słyszeć. Mam nadzieję, że niedługo będzie lepiej. Czy tylko mi w ogóle ta forma przypomina tego bossa z tego 03? Jak on miał inne rebita? Bagam, powiecie, że nie zrobiłem dokładnie tego samego i ten. I nie powiedziałem ich trzy. Dobra, te małe blobki zdawały damage. A gdyby tak, jakby po prostu nie atakować? Okej, nie mogę. Rozumiem. Jesus Christ. Nie pamiętałem, żeby ten devil był aż tak nieprzyjemny do walczenia. Wow, zastępnie. Dobra, muszę się ogarnąć, bo za bardzo próbuję bezforsować tę walkę, zamiast rzeczywiście unikać rzeczy. Tak. W tej części stwierdzenia muszę się ogarnąć, nie zrozumiałeś, Shindy? To już chyba mogę przeskakiwać. Yep. I wystarczy, że raz go rozbiję i potem mogę skakać po ścianie. Więc to jest fajne. Daj swoje, gdyby to był błąd z jedynki. Fajnie było mieć tanki? Nie, daj spokój. Używać tanków w Mega Manie Zero. Mieć jakieś upgrade do HP-ków w Mega Manie Zero. Weź mi nie w taki brzydki rzecz. Jada, jada. Ja zero, ja X, jada, jada. No, Arcadia Core. Halo? Czemu nie mogę iść do Arcadia Core? A bo to się przychodzi po prostu i gada. Przestań mój sensem. Jo, da jo. A, wreszcie jedyny prawdziwy motyw na Arcadia w tej grze. Podkreślam w tej grze, bo wiem, że ludzie bardzo lubią te stójki. Dobra, Anubis. Nie miał słabości, z tego co pamiętam. Jedyne co miał to moją głupotę. Miał na... On był na ogień podatny? Jaki kurwa paki, Jesus. No i rzeczywiście, czemu? Czemu boss na pustyni jest podatny na ogień? Mega Manie Zero, czy możesz robić sens? Jak swoją drogą, muszę przestać z tym pić do Hololive, bo to jestem ja w pigułce ostatni czas, mam wrażenie.
Aczkolwiek ja w tej japońskiej sferze aż tak bardzo się nie obracam. Być może da się ustawić Firefox na Androidzie, to będzie wszystkie jako wersja na komputera, nie mobilna. Nie korzystałem, więc nie wiem, powiem szczerze. Ej, Sekiera. Nelly to najbardziej rozsądna z całej generacji. Najgorsze jest to, że mógłbym to powiedzieć nieironicznie. Czemu wziąłem lód? Halo? Czy ja jestem pijany, czy jest pełna rozumu? O, goddammit! Goddammit! Przestań. O, czy ja z nim przegram? Czy ja nieironicznie przegram ze Stagrofem? Chyba jestem na dobrej drodze. Okej, nieważne. Jeszcze nie byłem, tu byłem, tu byłem, tu nie będę na dole. Nie wiem zbyt wiele o Shiori. Nie wiesz ile tracisz. Najbardziej unhinged osoba jaką w życiu widziałem. O, nie widziałeś, bo to halo. Tak wiem. Czy to wiedza odchodzi? Ups, przesadziłem. Musiałbym poszukać, powiem szczerze. Przeskoczę, przeskoczę, nice. Jak rytmicznie ciechałeś mieczem przy trzymaniu tarczy, to wtedy by sobie nie mieli klatek. Tarczy? Jakiej tarczy? Masz na myśli shield bumerangu, którego nie mam? dobra, czy ty byłeś podatny na cokolwiek i dlaczego nie? No i mogę spróbować zawsze. To? I to chyba była jego słabość. Au. Nikt rozsądny nie powie, że ktokolwiek z Adwentu jest rozsądny. Co ty robisz? Idziesz, rozumiem. Nagademet. Ciachnę? Ciachnę, nice. Mo. Zatem fułamoko trzeba rozpatrywać w kategoriach jednostki i wtedy nie jestem w stanie powiedzieć o nich jako o rozsądnych psach. Aż dużo tych checkpointów, Jesus. A ta apteczka to ja chcę, co? Błagam powiedzieć, że to go nie tylko stunuje, tylko zadaje mu też damage. Okej, okay. Nie jest źle, nie jest źle. A nawet jest nieźle. Czy mogę nie robić głupich rzeczy? Będę na lego. Czy to boss aż 2? Jep, to boss aż 2. O, oh baby. Czas na szybko zmianę chipu. Hello. Czy mogę nie myć od helpu? Czy
mogę mieć do siebie jakiekolwiek testy szacunku i nie umierać od help UI? Dziękuję. A mi wiadomo, że jest różnica między czymś, co jest IRL, a czymś, co jest tylko w internecie. Podejrzewam, że oglądanie psów w internecie też nie przysparza ci jakichś wielkich problemów. Znaczy, przepraszam, jeżeli źle zakładam. Nie zdążę. Goddammit. Czy on będzie powtarzał ten sam atak? Czy oni mogą nie mieć syndromu Headboy każdy jak jeden mąż? Pewnie nie wiedziałem, że obudziłeś sobie syndrom Headboy. Tak zwany Raddox. Jak słyszę o szczurze, to w tej chwili jeden sobie przychodzi do głowy, to emotka XDD. Znaczy emotka. Jak to Shin określa, to jest XDD kod. O, baby. Oczywiście. Ja nie wygram tej walki. Nie było aż tak daleko, jak na to, jak spodziewałem się, że będzie. To be fair, ten boss raczej idzie mi póki co zaskakująco dobrze. I tak, nie zrobiłem zapisu po tym po Fefnirze. Raczej on jednak nie ma syndromu Headboy. To po prostu ostatnio się jakoś tak bardzo dziwnie odpalił. Zwyczaj spaniowe. Co? Czy ktoś powiedział 8 godzin snu w 5 dni? A G Saber, Buffu Saber, Zio Saber, a gdzie mój Megiddo Saber? Ogień. Wiem, o czym mówisz, daję sobie sprawę, o czym mówisz. A gdyby tak zajęczyć błąd odem z jedynki? Naaa. Aczkolwiek byłem niebezpiecznym bitkiem. Zwinność Saber. Oj. Nie rozmawiamy o tak obrzydliwych rzeczach. O. Nie wiem, no mi Saberka na początek? Sięgnę? Sięgłem. Dobra. To jest coś ty. To jest coś ty. Ty... Albo i nie. O Boże, to było paskudne. Bop. Bop. Spiedaj. I swear. Czy tam ktoś inny mignął jego tafieś? Zabiłem jednego z jego klonów. I jeżeli zabije się jego klona, to się okazuje, że to jest jakiś zwykły ten. Nie pamiętam, czy oni tutaj byli Maverickami, czy chuj, jak się nazywało. W każdym razie te niebieskie zwyczajne Flaidy. W pierwszej walce miałem dużo więcej tego i nie miałem zielonego pojęcia, dlaczego tak to się działo, szczerze mówiąc. Bo byłem pewien, że trafiałem w Fantoma, a nie z jego przedupasów.
Pan to niemożliwe. Z nas przeciwników nigdy nie byłem specjalnie dobry. Ja tu jestem, żeby grać, a nie czytać dodatkowe źródła. Is this what I think it is? Panteon to zbiór bogów do... Nie, Panteon to champion League of Legend. Przepraszam, musiałem. Cześć, kopie X. O, musisz być piratką kopią X-a. Nie, jestem doskonałą kopią X-a. Haha, you're so funny. X be like. Czy w ogóle na tą fazę też lot nie był dobry? Nie. Nie pamiętam, jak się walczyło z tym. Z copyXem. Jesus. Ani z jedną formą, ani z drugą, więc będzie zabawa. Ja dosłownie skoczyłem w swoją własną śmierć. Czy ten cytat jest od gościa w okularach od Ikutsukiego, zgadza się. Jedna zasadnicza wada Save Assisty, że nie zapamiętuję, że kastenki już oglądaliśmy. Więc zobaczymy tę kastenkę jeszcze parę razy, coś czuję. Pieszenie osobowości. Człowiek zmienia żywioły, to wtedy osobowości mu się nie zmieniają. Bo to miałoby to sensu. Ale pewnie jak tak mówicie, to po prostu nie ma. Wierzę wam. No, come on! Nie ma co testować. You are weak. Jeb, żegnę, Jeleno. Dobra, teraz jak to się robiło? Nie pamiętam walki. Okej, na pewno nie tak. Za szybko chciałem! To było bardzo niemądre. Nie, no, spokojnie. Pierwszą fazę mam trochę już bardziej obtkaną. Nie powiem, że umiem ją, bo pewnie... Zaraz tego, że to powiedziałem, to teraz wyjdzie jeszcze gorzej. Ale na pewno jest lepiej niż w pierwszym podejściu. Zresztą to wiadomo, nie trudno. Jak już mówiłem. Złota zasada. Ja nie mogę mówić, że coś mi idzie dobrze. Ja po prostu nie jestem w stanie mówić takich rzeczy. Bo potem się kończy jak na załączonym. Gdybyś tylko miał jakieś cyberelfy. Najgorsze jest to, że nawet nie mogę zastosować argumentum ad casualum, bo gram save assistą. O wiem, potraktuję go moim przepotężnym basem. Tych kurwa. Nie za wysoko?
szaman. Jakie były szanse, że spadnę akurat na niego? Okej, chyba widzę jakie. Za wysokie. Au. Nie będę kłamał, przychodzenie tej gry bez elfów ma ten problem, że w takich sytuacjach jak teraz się znalazłem, na przykład ciężko jest się nawet poduczyć bossa. Wiecie co, jestem casualem. Ja ich nie mogę użyć? Ja ich nie mogę użyć, prawda? Czemu się używa elfów? Nie. Musisz jej poddać. O, baby! Liczyłem, że mogę to jednak zrobić. O, ja naiwny. No dobrze. Wypuść mnie. Fuck. Fuck. Cześć, Oxide, witam. Z jakiego powodu nie korzystasz z elfów? Bo to dla casuali. I zawsze grałem w 0-1-3 bez elfu. A od 0-2 będę miał też argument, że to wpływa na ocenę negatywnie. A będę chciał tam robić przynajmniej A-ranki. A gdyby tak uznać, że ta walka nie jest trudna? Okej, rozumiem. Bo ta walka nie jest trudna, tylko ja robię głupie rzeczy. Miałem to jedno ładne podejście, ale straszliwie skopałem potem kopieksa. Wyobraźcie sobie, żeby dawać skipowanie kasy na grach. To było kompletne szaleństwo. Kto by robił tak okropne rzeczy? Znaczy skipowanie w sensie, że oddzielny przycisk skipni kasenkę. Nie, że... Jeżeli coś już obejrzałem, to że nie będzie się po raz drugi, bo to jest w 100% moja wina, akurat. I z tego sobie zdaję sprawę, żeby nie było. No i co, kurwa, trudno było? Tak trudno było? Nie martwcie się teraz, mimo że będę miał pełne HP, to spadnę w przepaść i umrę. Ja tam lubię oglądać samą 5-minutową kastankę po 20, a w FF10. Na szczęście w FF10 były tylko dwie jakieś takie paskudnie trudne walki, mimo... I chyba obie miały długie kastanki, ale o tym się nie mówi. Tak, dammit. O Boże! To było paskudne. Wypuść mnie! To ty robisz? Nie umiem tego unikać! O. Wow. Za szybko! Ha, 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 ha. God damn it.
Przypomina mi się swoją drogą Chronocross, gdzie też Miguel miał dość długą kasenkę. A to też jeden z tych botów, na którym można się było wypierdzielać solidnie. Jezus, przecież to nie jest trudny boss. Tate był bossem. What? Czemu Tate? Chyba nie rozumiem. Chyba jakiś mem mnie omija. W ogóle to mi się wydaje, czy kopię Exabini w kółko trzy ataki? I teoretycznie dwóch z nich mogę unikać siedząc po prostu na ścianie. Jedyne na co muszę uważać to na to. O, zajebiście. Nie, nie mogę. Bo wtedy pociski jest co wyżej. Okej, okay, to już wiem, żeby tego nie robić. Doskonale. Tutaj to miało się na EPP. Nie wiem co, co masz na myśli przez łosia i czym jest PFP. I trochę boję się pytać. Co do tego jestem nie, że powiem, że gdyby cała ta trójka się należy się, ja to wystanowi i by większy to niż sam X. A, profile picture, okej. Okay. A, Jezu. Co jest ze mną nie tak? Weź mnie zabij, co? Dziękuję. Kojarzę małe JPEG-ów, które nie mają długich niepomijalnych cutscenek przed trudnymi walkami. Większość nie ma aż tak długich, bym powiedział. Akurat wydaje mi się, że Jonaleska jest bardzo duże wyjątkiem od reguły pod tym względem. No rzec, Jesus. No come on! Simul też ma długie kasenki, przy czym Simul ma jedną trudną walkę ze wszystkich. Więc o tyle dobrze. A za to jak ta walka jest trudna, to jest absolutnie zjebana. Jak się tego unika? Za szybko? Co mi się wydaje? Jezu, jak się tego unika? Mam wrażenie, że coś pomijam. Ostatnio ten kurwa trzyma się ścian, to te pociski leciały wyżej.
Więc nie wiem, będę musiał jeszcze raz spróbować ze ścianami, to się da... Pani, że nie miałem problemu dosłownie każdą walką z nim. Pierwsza nie była zła, ostatnia... Mam wrażenie, że ostatnio mogę być bardzo bias, bo jest spora szansa, że robiłem ostatnią walkę z Simurem już po grindzie na Monster Arenie. A jak wiadomo, to odrobinę psuje doświadczenie, jeżeli chodzi o... Tu no, nie wytrzymam. Jak można być tak chujowym w grę? No dobrze, perfekcjonuję Serafa, I guess. Albo umrę na jednym HP zwykłego Copixa. Wydaje mi się, że ostatnia jest pushoverem, jeżeli się robi wszystkie sidequesty jako tako. Może niekoniecznie na zasadzie, że robi się całą Monster Arenę i tak dalej, ale jeżeli się robi te wszyściuteńkie sidequesty, które są, to że wtedy ona rzeczywiście nie jest jakoś specjalnie cudna. Przy czym ja też jestem trochę skrzywiony, bo pamiętam, że jak przychodziłem dziesiątkę, to było w okresie, kiedy właśnie wszystkie JRPG przychodziłem z używaniem poradników. Na zasadzie, bo nie chcę czegoś pominąć, tak? Więc przy okazji sobie czytałem strategię na bossów. Goddammit. Nie wytrzymam. Ze sobą. Widzę, co jest ze mną nie ta. To nie jest trudna walka. To nie jest trudna walka, Shinji. To nie jest trudna walka, 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 ogarnij się, idioto. Ech, ech, ech. Muszę go mieć chyba na ekranie częściej. I przede wszystkim muszę go nie podławać. F10 ogólnie sprawiła, że przestanę robić te walki. Czemu? Wciskanie odpowiedni komend w odpowiedniej kolejności. I mean, w sumie to tak. Dla mnie to nie jest problem, bo wymaga to jakiejś tam wiedzy zaplanowania. Nie zawsze oczekuję, żeby gra chciała ode mnie jakichś super umiejętności manualnych. Boże, nie ten atak. O Boże! Czy pasku mnie się ustawiło? A mi też przez to, że bossowie mają w jakimś tam stopniu losowe ataki, to nie jest tak, że możesz zawsze wklepać dokładnie tę samą kombinację i wyjdzie ci dokładnie ten sam efekt, tak? Musisz jakoś tam w locie dostosować strategię tego, co się dzieje. O.
Chyba. Śmiałbym się, by to mi jeszcze zdało obrażenia. A czy też nie będę kłamał, że dla mnie... ten... To trochę brzmi jak nie lubię strzelanek, bo wymagają ode mnie celowania. No... Okej. Okay. Spoko, przyjmuję argument. Ale jednocześnie nie jestem w stanie powiedzieć w żaden sposób czego chodzi więcej. A Boże, znowu nie wiem jak. No, nie mam kiedy wskoczyć na tę cholerną ścianę. O, teraz to bym spadł akurat. Tutaj to jest ogień akurat. I dzięki Bogu, że nie widać kiedy on się kończy, Jezu! JRPG udają się czymś innym niż wbijanie komend. Wiesz, idąc tą logiką mogę powiedzieć, że platformówka to jest po prostu wciskanie przycisków. W odpowiednim timingu lub nie. Exosy to po prostu R1. Zależy od tego, czym grasz. Znaczy no, spoko, tylko no to jest takie... Wiesz doskonale, na co się piszesz. O, nie lubię strategii turowych, bo gra jest w turach. No come on! To znaczy po to, że nie lubisz bardziej statycznych systemów rozgrywki. Jestem w stanie to przyjąć, ale... Nie wiem co mam powiedzieć w takiej sytuacji. No, tak się kończy, jak próbuję się ścian trzymać. Czegoś nie rozumiem w tej walce. I najgorsze jest to, że nie jestem w stanie do końca zrozumieć czego. To on zawsze zaczyna od prawej ręki, tak swoją drogą? Zakładam, że byłem... Wiesz co, patrząc na to, jak dobrze mi idzie z CopyX-em, to jeszcze chwilę to posiedzimy. Halo? Czemu po jakichś 10 walkach używasz nowych ataków? Gratuluję danego egzaminu. Ja jeszcze nie chcę to pójść na konsumację tego. Jesus. Czy coś nazywa masochizmem? Okej, to jeszcze raz. Spróbujmy to zrobić tak, jakby on zawsze zaczynał od prawej ręki. Okej, to najwyraźniej nie było rozwiązanie. Jesus Christ. Nie mogę z tym atakiem. Musiałbym zobaczyć chyba ewidentnie, jak ktoś tego unika, bo ja nie jestem w stanie sobie tego zwizualizować w tym momencie.
Teraz ma na jeszcze bardziej zjebanego przedmiotu. Boję się zapytać Klego. A teraz Elki był jakiś śmieszny start. Pewnie był, ale... Mówię, ja go nie widzę na chwilę obecną i to jest mój problem. To... Chciałbym, żeby on konsekwentnie flinchował, bądź nie. Dasho jest końca platformy na drugi i podłują. Ha, mogę spróbować? Bo akurat będę miał okazję. W sumie i tak muszę być na krańcach platform, żeby potencjalnie wskoczyć na ścianę. Debil. Chyba rzeczywiście na krańcach platformy jest safe spot. Jak tak patrzę. Ale to trzeba napady na samych krańcach platformy to robić. Jesus. Nie wiem, co ja już tutaj się zaliczę mu zdecydowanie za długo. Powiem tak, gdybym grał na normalnych życiach, to już dawno bym powtarzał boss jakieś 5 razy. Gdzie najgorsze jest to, że nie czuję, żeby ta walka była aż tak trudna, zwłaszcza w tej fazie. Piecu. No, czemu dasz mi nie wchodzi? Okej. Ba 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 ba. Witness my true power. Jeszcze trochę i będę miał minę taką jak na obrazku zastępującym kamerkę. Nope. A Boże, okej! A dobra, już widzę. Wszystko jest dla mnie jasne. Może poza tym, ale dobra, już ogadałem, to jest ok. Jak dobrze pójdzie, to... Pamiętaj, jeżeli pierwsza faza mi teraz pójdzie dobrze, to na długo już powinien dać radę, powinienem znaki zapytania. Moje palce zaraz są od przyklikiwania tej kacenki. Potrzebuję przycisku, który będzie przewijał mi dialogi. I before jest taki przycisk, który ja o nim nie wiem. On nie może użyć skilla. Wydaje mi się, że nie powinien, bo jestem na beranku. Tej kocenki nie da się skipnąć jakimś startem, próbowałem. Możliwe, że to kwestia save assisty, bo
Jakby nie patrzeć, to jest kasenka, która się raz pojawia. A potem nie powinno jej być, bo ten... nie powinno być jej po... normalnym zapisie. Bong, bong, bong. Ogień. O, o. Ogień. Da. Oj, jestem w dupie. Znaczy nie, aż taki, ale... Mamy to! Przez co się bałem, że mnie chce rzucić przepaść. Jesus. Aż to walka mi paskudnie szła. O, Jesus. Jest mi wstyd. Jest mi absolutnie wstyd. To się nie powinno stać. Ta walka nie powinna tak wyglądać. It's time to go. My people need me. 3 godziny i za tydzień skończone, z czego mam wrażenie, że jakąś godzinę tu siedzieliśmy dosłownie. Tak mi przykro. X, czemu przywdziałeś ciuszki jakiegoś profesora? Tak jak mówiłem, jedynkę chciałem zrobić tak bardziej na ten, na przypomnienie sobie i dwójkę będę robił przynajmniej na aranki i będę ją robił bez save assist, ale to już nie dzisiaj z oczywistych powodów, nie robię aż tak długich streamów. Zresztą robota powoli wzywa. Ałak, kiedyś da się skipować? O tak, hard mode, bo szło mi za dobrze, więc chcą mi jeszcze hard mode wcisnąć. Oj, tak, tak, zgadzam się. Anyway, na dziś to było na tyle. Wstępnie myślę, że będą, jeżeli nic mi się nie zmieni w grafiku oczywiście, to że w poniedziałek będzie kolejny 0, czyli 0-2, w sobotę ten, lecimy dalej z Apocalypse. A na dziś to było na tyle, dziękuję za przybycie, trzymajcie po. Cześć.